Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz z absolutorium podczas dzisiejszej sesji jednogłośnie udzielili mu go miejsce radni. Uzyskanie absolutorium oznacza prawidłowe wykonanie przez włodarza budżetu za 2012 rok, pozytywną ocenę formalną i prawną najważniejszego dokumentu dla samorządu, jakim jest właśnie budżet, wydała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna działająca przy Radzie Miasta. Jak mówią radni Konrad Siminkiewicz z Platformy Obywatelskiej, Karol Marchel z Klubu Prawa i Sprawiedliwości i Jerzy Czepułkowski z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, udzielenie absolutorium prezydentowi Ełku było formalnością. Potwierdzają to pozytywne opinie RIO i Komisji Rewizyjnej. Budżet został zrealizowany. Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała żadnych zastrzeżeń co do jego wykonania. Komisja Rewizyjna również, więc nam nie pozostało nic innego jak głosować za udzieleniem absolutorium dla pana prezydenta. Przy absolutorium ocenia się prawną stronę wykonania budżetu, a nie merytorycznie, nie oceniamy merytorycznie wykonania czy też zasadności wydatków. Do tego są zupełnie inne, jest inny czas i inne miejsce. Budżet jest prawidłowo wykonany i rozliczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Spełnia wszystkie normy dotyczące tak zwanych ograniczeń, dotyczących poziomu zadłużenia itd., itd., a zatem nie ma żadnej podstawy do tego, żeby absolutorium nie zostało udzielone. Była to okazja do podsumowania pracy samorządu za miniony rok. Wszak budżet to plan działań. Z powodu służbowego wyjazdu do Warszawy na dzisiejszej sesji nie było prezydenta Ełku. W rozmowie telefonicznej z reporterem Radia 5 nie krył zadowolenia z otrzymania absolutorium. To jest potwierdzenie, że budżet został zrealizowany prawidłowo i że gospodarka finansowa miasta odbywa się w dobry sposób. Dla mnie niespodzianka miła, tym bardziej, że jest to absolutorium udzielone przez wszystkich radnych Rady Miasta Ełku. I tak jak zapowiadałem przy uchwalaniu budżetu, dla mnie jest istotne, że budżet, choć fizycznie wykonuje prezydent miasta, to czyni to we współpracy z Radą Miasta, która kieruje różne wnioski, propozycje w ciągu roku, bo pamiętamy, że w ciągu roku na każdej sesji dokonujemy zmian w budżecie miasta po to, żeby realizować więcej inwestycji, na bieżąco reagować na wnioski również mieszkańców Ełku. Było to siódme absolutorium udzielone przez radnych Tomaszowi Andrukiewiczowi.